W Tarnobrzegu ruszyła mobilna gra miejska. Mieszkańcy już mogą rozwiązywać zadania, zbierać odznaki, punkty i nagrody. Od 1 czerwca całe rodziny mogą w ciekawy sposób spędzać wolny czas, biorąc udział w mobilnej grze miejskiej, której organizatorem jest lokalna platforma Tu Tarnobrzeg oraz grupa mieszkańców. Po czasie lockdownu i siedzenia w czterech ścianach stwierdziliśmy, że trzeba przygotować coś, jakąś nietypową rozrywkę dla mieszkańców Tarnobrzega, żeby wreszcie wyjść na świeże powietrze. Właśnie na wakacje, gdzie wszyscy mamy jakby więcej czasu i uczniowie i rodzice z dziećmi, żeby mieli jakiś pomysł na wyjście z domu i spędzenie tego czasu. A także po to, żeby jakby nakłonić też Tarnobrzeżan do jakiejś aktywności w ogóle w naszym mieście i promocji kultury, szeroko pojętego lokalnego patriotyzmu. Udział w grze polega na wykonywaniu zadań, za które otrzymuje się wirtualne odznaki oraz punkty. Te ostatnie można wymienić na nagrody ufundowane przez organizatorów i partnerów wydarzenia, takie jak na przykład vouchery do restauracji, kawiarni i na różne usługi, gadżety, upominki, bilety do kina czy rejsy po Jeziorze Tarnobrzeskim. Zadania głównie polegają na tym, aby pojawić się w jakimś miejscu, odwiedzić jakieś miejsce, czy zaangażować się społecznie. I dla potwierdzenia wykonania zadania sczytujemy kod QR ze specjalnych tabliczek mobilnej gry miejskiej. Przykładowo tutaj w parku mamy do zdobycia 4 odznaki. Jedna z nich to jest odznaka spacerowicza. I spacerując sobie po parku, możemy zczytać takie 4 kody QR i ją zdobyć. Inną odznaką jest też odznaka hrabiego. I tu już wymaga ona odwiedzenia muzeum. I przy odbiorze biletu otrzymujemy kod do zeskanowania. Wszystkie odznaki możemy znaleźć też na specjalnie przygotowanej mapie, którą możemy znaleźć na stronie. Są tam właśnie lokalizacje odznak, a także po kliknięciu w odznakę widzimy wskazówki, jak w ogóle zczytać kod QR, jak go znaleźć. W zlokalizowaniu poszczególnych zadań i kodów może pomóc dołączona do aplikacji mapa. Obecnie do zdobycia jest 15 odznak. Jak mówi Kaja Chmiel-Kloc, będzie ich jednak przybywać. Będą niektóre odznaki, które będziemy mogli zdobyć tylko w jakimś okresie trwania, na przykład przez tydzień. To będą takie okolicznościowe odznaki. Dołączenie do gry nie jest skomplikowane. Może to zrobić każdy, kto posiada telefon komórkowy z zainstalowaną aplikacją mobilną Tu Tarnobrzeg. Pobieramy aplikację Tu Tarnobrzeg w sklepie Play lub App Store, w zależności od telefonu, jaki się posiada. Można też po prostu wejść do nas na stronę i tam jest specjalny link, więc to jest najprostsze wyjście. Rejestrujemy konto swoje jako użytkownika, uczestnika gry i po prostu idziemy do pierwszego kodu, sczytujemy go, klikając właśnie w jeden guziczek sczytaj kod QR i tak zaczynamy. Na stronie też można znaleźć jakby zakładkę Moje postępy i tam widzimy, jakie już odznaki zdobyliśmy. Później pojawiamy się też w rankingu, który też można sprawdzić i w nim widzimy wszystkich uczestników gry, ile mają już punktów, na którym są już miejscu. Zabawa potrwa do końca sierpnia. Telewizja lokalna jest patronem medialnym wydarzenia.